W poszukiwaniu broni. Przebywając w Karasinie byłem w zasadzie odcięty od wydarzeń, jakie rozgrywały się na Wołyniu od jesieni 1942 roku do wczesnej wiosny 1943 roku. Dochodziły do mnie tylko jakieś wypaczone wieści o starciach z ukraińskimi faszystami. Izolowany od świata, mierzyłem te wieści starą przedwojenną miarką. Od znowu jakieś zatargi o miedzę jakieś zadawnione konflikty między wsiami, załatwiane teraz hurtem, w doskonale do tego nadających się warunkach wojennego bezprawia. W przebrażu znalazłem się w samym środku bolesnego węzła. Zdawałem sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka mnie czeka w wypadku wyrażenia zgody na objęcie funkcji komendanta, ale na przyjęcie jej gorąco namawiał mnie inspektor Adam. W czasie jednej z rozmów z nim dowiedziałem się, że organizacja, do której należał, nosi nazwę Armia Krajowa. Licząc się z pomocą organizacji, na co miałem obietnicę Adama, ostatecznie zgodziłem się zostać komendantem samoobrony w przebrażu. Moim zastępcą został Franciszek Grzytkiewicz. Pochodził z przebraża. Nieposkromiona odwaga. Zamiłowanie do najbardziej niebezpiecznych akcji i zmysł organizacyjny sprawiały, że Franek Żytkiewicz był świetnym kandydatem na dowódcę. Albert Wasilewski został adiutantem dowódcy, a jednocześnie wziął na siebie delikatną misję nawiązania kontaktów z partyzantami radzieckimi. Okazało się później, że mieliśmy dobre wyczucie. Zlecając Albertowi tę misję, Nikt nie potrafił tak jak on dogadywać się z partyzantami, szczególnie w tym pierwszym okresie często pełnym wzajemnych nieufności, i nikt nie potrafiłby utrzymać w głębszej tajemnicy faktów współpracy i współdziałania z nimi. Szefem sztabu samoobrony został Stanisław Olszewski. Był to również cenny nabytek dla przebraża. Jego poczucie sprawiedliwości było dla mieszkańców wsi i uciekinierów niemal przysłowiowe. Cechowała go całkowita bezstronność, co w naszych warunkach było równie ważne jak sprawność obrony przebraża. Oddziały bojowe podniesiono do składu czterech plutonów. Na mój wniosek inspektorat AK mianował dowódcami plutonów: Marcelego Żytkiewicza, Tadeusza Mielnika, Franciszka Malinowskiego i mojego brata Władysława. Byli to młodzi, odważni, wypróbowani ludzie, przeważnie niedawni podoficerowie ponieważ, jak przewidywaliśmy, w tak dużej i różnorodnej społeczności, jaką było podówczas przebraże, mogły się wyłonić problemy karno-administracyjne. Powołano sąd wiejski. W jego skład weszli tacy uczciwi i poważni ludzie jak kierownik szkoły Stanisław Bochniewicz, ksiądz Józef Szczypta, Marian Sinicki i inni. Nowe dowództwo ostro wzięło się do roboty. Ustalono plan obrony i coś w rodzaju polityki zagranicznej. Postanowiliśmy konsekwentnie zachować pozorną neutralność. Chcieliśmy, aby Niemcy uwierzyli, że jesteśmy grupą ludzi stojących z dala od organizacji i formacji polityczno-wojskowych i jeśli już musimy występować zbrojnie, to tylko w obronie swego życia. Najpilniejszym zadaniem była dla nas obrona ludności. Postanowiliśmy ściągnąć do obozu mieszkańców wszystkich zagrożonych wiosek, nikomu nie odmawiać schronienia. Im więcej ludzi, tym większe trudności, ale i większe szanse przetrwania. Spośród wielu tysięcy uciekinierów łatwiej było skompletować liczny i pełnowartościowy oddział samoobrony. Nasz dotychczasowy obóz, okolony obronnymi zasiekami, był już zbyt ciasny. Wytyczyliśmy nowe linie umocnień. Należało teraz wykopać rowy i schrony, ściągnąć z okolicy drut kolczasty rdzewiejący jeszcze w lasach. W dniu 5 czerwca 1943 roku zorganizowaliśmy pierwszą wielką wyprawę po ludność. Wyruszyliśmy na północ, w kierunku kołek oddalonych od przebraża o 20 kilometrów. Oddziałowi liczącemu blisko 200 ludzi towarzyszyło kilkadziesiąt furmanek. Z powrotem jechali z nami ludzie stararza, chłodnicy, hołodnicy, marianówki, rudniki i kilkunastu pomniejszych wsi, wioząc ze sobą cały dobytek żywność, pościel, naczynia, tysiące gospodarskich drobiazgów, często zupełnie zbytecznych. Pędzono też bydło i świnie. Od czasu do czasu gdzieś z dala zaterkotał nieśmiało banderowski karabin maszynowy, ale nic nie mogło powstrzymać kolumny posuwającej się do przodu. W kierunku, skąd odzywały się strzały, wysyłałem natychmiast silny patrol, który zmuszał banderowców do utrzymania przyzwoitej odległości. Bandy nie zrezygnowały jednak ze stawiania nam przeszkód. Nad rzeką Radenką ujrzeliśmy dogasające szczątki mostu, po którym miała przechodzić nasza kolumna. Forsowanie rzeki zabrało nam dużo czasu i wywołało wiele zamieszania. Mijając omelno, odetchnąłem z ulgą. Tu już zaczynała się strefa naszych wpływów. Byliśmy szczęśliwi, że tyle ludzi, którzy teraz zasilą naszą obronę, uratowaliśmy od śmierci. Patrzyłem na twarze mieszkańców hołodnicy, tararza i Marianówki, widziałem na nich radość, że zaofiarowano im pomoc, a jednocześnie zadumę nad własnym losem i troskę o porzucone gospodarstwa. Po południu dojechaliśmy do Gruszwicy, niewielkiej wsi ukraińskiej. Długi wąż furmanek ciągnął się powoli w tumanach kurzu. Nagle drgnąłem. Na przełaj przez pola biegł w naszym kierunku jakiś człowiek i dawał nam znaki rękoma. Zatrzymać ostatnie wozy i tylne ubezpieczenia! Krzyknąłem do przodu. Stanąłem wraz z kilkunastoma uzbrojonymi ludźmi na drodze, czekając na biegnącego. Reszta kolumny pojechała dalej. Panowie! Krzyczał z daleka człowiek. Panowie, ratujcie nas! Wreszcie dobiegł do nas i zaczął mówić, z trudem łapiąc oddech. W omelnie zostało kilka polskich rodzin. Zobaczyliśmy was i chcieliśmy dołączyć, ale bulbowce zatrzymali nas siłą. Zginiemy, jeśli nie poratujecie. Oni tylko czekają, aż odejdziecie dalej. Pomóżcie nam! Błagał z zrozpaczony. Zrzucić graty z wozów, tylko piorunem! krzyknąłem do chłopów. Na drodze zakotłowało się od spadających pierzyn, poduszek, miednic, wiader i przeróżnych rupieci. W chwilę później pędziliśmy w stronę Omelna. Na skraju wsi rozdzieliłem oddział na trzy grupy. Dwie miały pozostać tutaj, a jedna weszła do wsi. Słońce kryło się już za lasem. Zapadał zmierzch. Nagle usłyszeliśmy odgłosy strzałów. Prawdopodobnie grupa, która weszła do wsi, została zaatakowana i przyjęła walkę. Ruszyliśmy na pomoc. Biegliśmy gęsiego chyłkiem po pas zanurzeni w młodym, sypiącym się w kłosy życie. Pole zasiane zbożem urwało się. Mieliśmy teraz przeskoczyć do następnego łanu, który podchodził do samych zabudowań. Ale dzielił nas od niego szeroki pas polnej drogi. Banderowcy czuwali. Ich karabin maszynowy bił wzdłuż gościńca, blokując nam dojście do wsi. Przytulony do ziemi, wsłuchiwałem się w odgłosy pocisków przelatujących nad naszymi głowami. Wydawało mi się, że banderowiec strzela cokolwiek za wysoko. Na rozważania nie było czasu. – Chłopcy! – szepnąłem, oglądając się do tyłu. – Przeczołgam się przez drogę. Jeśli przejdę… Wy za mną. Wysunąłem się z żyta i nagle poczułem, że ktoś łapie mnie za nogę i ciągnie do tyłu. Jeden z chłopców zatrzymał mnie. Sam zaś sprawnie przeczołgał się na drugą stronę drogi. Panie komendancie! zawołał, można przechodzić. Strzelają za wysoko. Poznałem go. Był to Zygmunt Sinicki. Ten chłopak zawsze musi być pierwszy. Pomyślałem z podziwem. Strzelanina we wsi gęstniała wraz z zapadającym zmrokiem. Wkrótce cała nasza grupa przeskoczyła drogę i pobiegła w kierunku wsi. Potyczka była już jednak zakończona. W pobliżu wsi leżało kilku zabitych banderowców. Wywarło to na mnie duże wrażenie. Nie byłem jeszcze przyzwyczajony do takich widoków. Skupione wokół czterech furmanek polskie rodziny trwożnie oczekiwały końca walki. Gdybyśmy nie przybyli w porę, ich los byłby przesądzony. Nasz 30 osobowy oddział całkowicie oponował omelno. Nikt już nie stawiał oporu. Ocalonym ludziom kazałem siadać na furmanki i jechać z nami. Kiedy zbliżaliśmy się już do przebraża, nagle coś sobie przypomniałem. – Sienicki do mnie! Zygmuś zjawił się natychmiast. – Dlaczego zatrzymałeś mnie wtedy na drodze? – Wiesz, jak to się nazywa w regulaminie wojskowym? zrobiłem groźną minę. Wiem, panie komendancie, odpowiedział z rozbrajającą szczerością. Pomyślałem sobie, że jak mnie zabiją, to takich jak ja jest dużo, ale komendant jest jeden. Po prostu tak sobie wykalkulowałem. Cieszę się, że jesteś odważny i dbasz o dowódcę, ale w przyszłości bardziej uważaj na siebie. Klepnąłem go po ramieniu. Tak jest! odparł, stając na baczność. W przebrażu zapanował nieopisany rozgardiarz. W pośpiechu upychano rozbitków i ich mienie do poszczególnych domów. W zabudowaniach mego ojca aż huczało odryku, kwiku, gęgania i gdakania. Wszędzie kręcili się nowi ludzie, znoszono to bołki, worki, zawiniątka, poduszki i pierzyny. Dopiero około północy zapanował jaki taki spokój. Zmęczeni całodziennym marszem, walką i rozdzielaniem kwater, padliśmy bez sił na krzesła. To nie jest sztuka przyprowadzić tyle narodu, sypnął Żytkiewicz. Teraz dopiero zaczną się kłopoty rozmieścić wszystkich, nakarmić, zaopatrzyć. Tu, przerwał mu Albert. W ciągu jednego dnia z przebraża zrobiło się spore miasto i jak pomyślę, ile musimy mieć od chociażby chleba, to słabo mi się robi. Nie ma innego wyjścia. Nie możemy przecież zostawić tych ludzi na pastwę losu. A z głodu nie pomrzemy, zobaczycie. Próbowałem ich pocieszać. Zdawałem sobie sprawę, że pocieszam ich i siebie trochę na wyrost. Ja też wiedziałem, że prawdziwe kłopoty dopiero się zaczną. A przebraże zagęszczało się z dnia na dzień. Ludność ściągała do nas sama lub pod eskortą naszych oddziałów. Zawsze wyruszaliśmy w silnej obstawie. Coraz częściej dochodziło do ostrych starć z bandami. Przeszkadzały nam jak tylko mogły, dążąc do rozdrobnienia ludności polskiej i uniemożliwienia jej wspólnej obrony. Wypady przeprowadzaliśmy szybko, niespodziewanie, w najmniej oczekiwane miejsca. Zanim nacjonaliści zdołali zgromadzić większe siły, już wieś była pusta, dobytek załadowany na furmanki, a kolumnę gęsto otaczali uzbrojeni konwojenci. Do końca czerwca 1943 roku. Najbardziej zagrożone wsie wokół przebraża były już ewakuowane. Pod koniec miesiąca sprowadziliśmy jeszcze około trzech tysięcy ludzi z Kołek, małego miasteczko położonego nad Styrem. Liczba uciekinierów wzrosła do nieprawdopodobnej jak na nasze warunki. Sumy 18 tysięcy. Mimo to napływ nie ustawał. Obszar wsi nie wystarczał już do zakwaterowania wszystkich. Powołaliśmy nowe komitety opiekuńcze mające troszczyć się o wyżywienie i zakwaterowanie ewakuowanych. Nasz obozowy organizm wymagał coraz większej sprawności organizacyjnej. Tworzyliśmy już jak gdyby małe państewko z własnym wojskiem, administracją i wymiarem sprawiedliwości. Najgorzej przedstawiała się sprawa mieszkań. U każdego bez wyjątku gospodarza gnieździło się teraz po kilka rodzin. A i tak nie wszyscy znajdowali dach nad głową. Znowu więc wytyczyliśmy nowe granice obrony, a w pobliskim lesie ludność przystąpiła do budowy baraków mieszkalnych. Trzeba przyznać, że gospodarze z przebraża wykazali w tych dniach właściwą postawę obywatelską. Tragiczne wydarzenia wyzwoliły w nich poczucie solidarności, ofiarności, a nawet poświęcenie. Podczas przydzielania kwater, zbierania dobrowolnych lub nakazanych ofiar dla rozbitków nikt nie protestował, nie krzywił się, nie odmawiał. Dzielono się z uciekiniarami czym kto miał, mąką, ziemniakami, mlekiem, odzieżą. Wszyscy czuli się członkami jednej ogromnej społeczności zagrożonej tym samym niebezpieczeństwem. Stawką było tu życie. Sprawy materialne przestały mieć istotne znaczenie. Wszyscy rozumieli że jedynym ratunkiem jest zgoda, wzajemne zrozumienie i zdyscyplinowanie. Z tymi sprawami dowództwo nigdy nie miało kłopotu. Był czerwiec. Z nastaniem lata faszyści ukraińscy wzmogli swoją działalność. Wieści o tragediach całych wsi polskich nieustannie dochodziły do naszych uszu. Życie wokół przebraża wymarło, jak po przejściu jakiejś straszliwej zarazy. Staliśmy się jedynym w promieniu wielu kilometrów skupiskiem polskiej ludności. Gdzieś dalej broniły się jeszcze inne ośrodki samoobrony. Ale w tym czasie wiedzieliśmy o sobie bardzo mało. Coraz częściej dochodziły do nas informacje o planowanym napadzie na przebraże. Wiedzieliśmy, że wcześniej czy później musi dojść do decydującej rozprawy. Wiedzieliśmy też, że im później nastąpi ten atak, tym większe będziemy mieć możliwości skutecznej obrony. Nasza siła wzrastała z każdym dniem przybywało broni i ludzi chętnych do walki. Musieliśmy stale uaktualniać plan obrony, dokonywać zmian w systemie okopów, a przede wszystkim zdobyć więcej broni, co pozwoliłoby w krótkim czasie dokonać reorganizacji naszych Plutonów w kompanii. Sprawa ta mogła mieć decydujące znaczenie dla innych słabszych ośrodków samoobrony. Sądzono powszechnie, że upadek przebraża będzie oznaczał klęskę innych placówek.